Witam w Vintage Story, w naszej mroźnej krainie. Skończyliśmy ostatnio, tak już, no w sumie z grubsza, budowę domu. Zostało nam tutaj, jeżeli już w ogóle, to zająć się podwórkiem bardziej. Zająć się podwórkiem, zacząć robić kuźnię i tak dalej. Ja w ogóle chyba zmienię lokalizację tej kuźni, tak sobie sprawdziłem na moim kreatywie, że ona była bardziej tutaj jednak. I chyba będę stosował, jednak robił tak jak zrobiłem to na kreatywie, czyli to będzie co innego. Przestawię to, ale może w zimę, jak już te pożyczki nie będą rosnąć, o to wtedy przestawię tą kuźnię. No, trzeba też będzie dokończyć te rzeczy tutaj, te płotki, plantacje, pierdoły. No ale dzisiaj, tak, i przy okazji czytałem jeszcze, tak może w ramach wstępu, tak czytałem te wasze tam komentarze, opinie. Na przykład na temat dzwona, czyli jednak jesteście za tym, żeby na niego ruszyć, tak? Bo wiecie, przypominam jeszcze raz, tak, że odpowiedzi jakieś takie czasami to mogą się pojawić z mojej strony dopiero po dwóch odcinkach, bo pamiętacie, tak, że ja nagrywam wszystko w weekendy. Sobota, niedziela, czyli jak w sobotę, niedzielę nagram odcinek na przykład na poniedziałek i piątek, tak? Więc no, przeważnie po dwóch dopiero jestem na bieżąco. W każdym razie chcieliście iść na niego, no, więc się wybierzemy. Nie mówię, że w tym odcinku, dobra, ale ogólnie pójdziemy na niego. Zwłaszcza, że teraz jestem o wiele lepiej przygotowany. Powiem wam, co znalazłem ciekawego, że wam pokazuję. Zobaczcie. Pancerz skórzany mam, no nie? I jeszcze mam łuk refleksyjny do tego i strzały z brązu. I co tu się wydarzyło, nie? Ktoś mnie zapyta, rej, co ty, skąd masz taki EQ? Mam pancerz skórzany. On nie jest jakiś super, ale zobaczcie, poziom pierwszy, 60% redukcji, 0,6 punktów. Taki w miarę, nie? No, i od razu czuję się, że teraz mamy szansę o wiele większą, ale przyfarciłem totalnie, powiem wam, poszedłem sobie po kamienie. Tutaj na ten teren, ten, o, tu, pustynny taki, na tę żwirownię, znaczy. No i tutaj gdzieś, nie zaznaczyłem, bo już wziąłem większość rzeczy z tego nagrobka. Tu gdzieś pod wodą, tu dosłownie, bo to było stado wilków tu, przy tych drzewach, więc chciałem je ominąć, nie? To sobie chodziłem, po prostu rzekałem kamieni trochę. Tu znalazłem jeden nagrobek, ale poszedłem jakoś tędy wodą i tu znalazłem pod wodą taki nagrobek z jakąś taką czachą na takim kiju. Ja to mam, zaraz wam pokażę na kompilacji. I w tym nagrobku był cały zestaw ten, cała zbroja skórzana, łuk refleksyjny i strzały. No ja pierniczę, takiego nagrobka to jeszcze, żebym nie znalazł, nie, do tej pory. O, tu się nie podpaliło, kurczę blady. Bo ja tu wypalam do tego, do naszej spiżarni te wazy. No więc niesamowite, kurczę, żebym przywarcił. Od razu jesteśmy lepiej przygotowani dzięki temu. A co robiłem poza odcinkiem jeszcze tak ogólnie? Przesiewałem trochę, jakieś tam... Chyba... O, tutaj trochę rzeczy mam. Jakieś takie pierdoły, część już odłożyłem do skrzyń, chyba tam nawet... Przesiewałem, poszedłem po kamyki właśnie tutaj, o, lepiłem z gliny sporo naczyń, bo pokażę wam domek. Oczywiście układałem wszystko, zobaczcie. To jest jeszcze wersja wczesna, jakby coś. Ale tutaj trochę poukładałem, nie? Mam tak w miarę, no na razie jedzenie mam tu, ale spokojnie, już niedługo będzie spiżarnia. No tutaj właśnie poukładałem, widzicie, glina, jakieś tam kryształy, rośliny, o, patyki, kamienie. Tu mam drewno, tu mam też kamienie, o, tu mam trochę drewnianych rzeczy jeszcze w tych skrzyniach. No, no takie właśnie tutaj robiłem porządki, tutaj trochę ułożyłem właśnie wszystko, jak widać, teraz tak wygląda wnętrze. Tak, mamy tutaj jakby takie aktualne jedzenie, powiedzmy. Tu mam trochę drewna, tutaj mam właśnie garczki i wszystko. Chyba się nie upiekło to mięso, jeszcze nie, bo skąd tak dużo mam? Zapolowałem na wilki, powiem wam, zapolowałem. Pamiętamy to duże stado, nie? Tam w okolicy naszego tartaku prowizorycznego, o tutaj. Ja poszedłem na nie i tych wilków to było chyba z 9 normalnie, więc upolowałem wszystkie. I stąd mam tak dużo mięsa. Wiecie co, tą klasą łowcą jest bardzo prosto polować jednak, bo, mówię wam, mamy bardzo dobrą celność. Czyli ja po prostu z dystansu atakowałem. Załóżmy, że wilk jest tutaj, gdzie jest ten piasek, nie? To robiłem po prostu, wiecie, i tak z dystansu, nie? I one po prostu mnie nie łapały agro i nie uciekały nawet dzięki temu. Więc po prostu rzucałem w nie z odległości. I tak mi się udało je bez większych problemów upolować. Wziąłem, wiecie, ze 20 włóczni, te wszystkie, które tu miałem, i po prostu rzucałem, nie? tak, więc ułożyłem wszystko, jak widać.
Tutaj jest ta sekcja do pieczenia, tutaj mamy więcej tych wszystkich półek i naczyń, tutaj garczki dodatkowe, gdybym coś chciał, tak, właśnie tyle posprzątałem, tu mam książki, meble stare, to zbroja stara, trochę wyposażenia. Tak, i noszę to zbroję, bo ona mnie nie obciąża w ogóle, więc mówię, przypatrzyłem super, żadnych obciążeń nie mam, nie robię się głodny szybciej, nie biegam wolniej, super. Tak, więc tutaj wszystko tutaj poukładałem, jeszcze tam porzeczki muszę te... To taka sekcja, o, no nie, po prostu takie porządki zrobiłem, tak, najzwyczajniej w świecie zrobiłem porządki. Góry chyba nie ruszałem, nie pamiętam zresztą, ale nie. Tylko oświetlenie, dobra. No, więc domek mamy już taki z grubsza gotowy, jeszcze tam zrobiłem później jakieś upiększenia, na przykład był pomysł, tak, żeby o jeden zwiększyć tutaj ten daszek, tak, żeby wystawał o jeden, o jedną kratkę. Zgadzam się w sumie, to będzie lepiej wyglądać. W przyszłości się tym zajmiemy, może nie w tym odcinku jeszcze, dobra? W tym odcinku zajmiemy się budową spiżarni i jeżeli starczy nam czasu po tej spiżarni, to zaczniemy pola uprawne przerabiać, zwłaszcza to tu. A później, już niedługo myślę spokojnie, za odcinek lub dwa, jak chcieliście, to tak zrobimy, pójdziemy ubić tego dzwona, mam nadzieję, że się uda i zwiedzimy te ruiny wielkie, może znajdziemy jakieś przydatne rzeczy, jakieś pochodnie, uchwyty i tak dalej. No dobra, to teraz powiedzmy, że puszczę wam jeszcze dla zobrazowania tą kompilację, którą tam przygotowałem, jak grałem poza odcinkiem. Tak się sprawy mają, teraz chodźmy się przespać i jeszcze tak informacyjnie może, tak w ramach wstępu itp. itd. Informacyjnie, tak, bo ten odcinek jakby nagrywam to w tym tygodniu, jak już zapowiadałem w sekcji społeczności, jeszcze przypomnę, może kto nie czytał, to opowiem, że
zredukowałem tę liczbę filmów do 4, tak, tygodniowo, bo 5 to trochę było jednak dla mnie za dużo, powiem wam, bo to naprawdę sporo czasu zajmuje. Bo to nie liczmy tylko, że nagrywanie, tylko mówię, muszę przygotować, tak jak tutaj muszę pograć poza odcinkiem, przygotować wszystko. Później ja te filmy muszę wyrenderować, więc komputer mam z grubsza, tam nie używam go. A renderowanie prawie trwa tyle, co nagrywanie. Jeszcze obróbka trochę, miniaturki, ja wszystko muszę sam przygotowywać, nie? I tak dalej, planowanie, więc to wychodzi sporo czasu. Więc 5 dla mnie już było tak trochę, że dużo to było. Więc zredukowałem tę liczbę do 4 i że mówiłem, bo chcę nagrywać tą serię z Gothica również. Więc odcinki są na przemian. Więc w tym tygodniu, jakby gdy ten odcinek wejdzie, który nagrywam obecnie, bo ja nagrywam tylko w sobotę i niedzielę, będzie tylko jeden odcinek z Vintage Story. W tym tygodniu będą 2 gotiki. O tak. Więc jest na zmianę, nie? Zaraz. Gdzie ja mam kill off? Tu mam kill off? Potrzebuję kill offu. Znaczy łopata też. O, jest kill off, dobra, łopata. Okej, no to zajmijmy się budową spiżarni i sobie jeszcze pogadamy teraz trochę w międzyczasie, tak, więc Vintage Story wymaga, też mówiłem, najwięcej czasu na przygotowanie tych odcinków Vintage Storowych. Naprawdę zajmuje najwięcej robienie Vintage Story tutaj, nagrywanie. Ja muszę się przygotowywać i tak dalej. No i jeszcze chciałem powiedzieć wam, że... Więc dlatego tak dla mnie ten format jest o wiele lżejszy dzięki temu, że nagrywam w niektóre tygodnie jeden odcinek tego Vintage Story. Wiem, że pewnie niektórzy z tego względu mogą być niezadowoleni, ale... No po prostu wiecie, też jestem człowiekiem, nie maszyną, nie? Ale za to, że tak powiem, jeszcze się raz wyreklamuję, zachęcam jak najbardziej. Jeszcze po ziemię muszę, jeszcze ziemi potrzebuję trochę. Tak, gleby trochę potrzebuję, więc że tak powiem, drobną reklamę tutaj jeszcze raz zrobię, że teraz chyba zacznę przypominać w ogóle o zostawieniu subskrypcji, kto może, i polubieniu filmu, bo to zwiększa nam zasięgi, tak, to już widziałem, że to ma wpływ rzeczywiście, więc kto tam może, to nic nie kosztuje, więc proszę, żeby zostawił. I teraz tak, tylko tak, tu będzie wejście do tej spiżarni. Pokażę wam zaraz, jak ją zrobię. On będzie tak ciekawie. No i chciałem się zareklamować w tym sensie, że jeżeli komuś się nudzi, tak, nie może się doczekać, że już jeden Vintage Story tylko i kurczę, gdzie jest kolejny Ray, no? I tu będzie mówił, dawaj kolejny. No to właśnie zareklamuję, że wiesz, mam też inne serie na kanale. No wiem, że może akurat lubisz tylko Vintage Story, ale a nóż widelec ci się spodoba. No, no to jak ci się nudzi, to spróbuj, co? Wejdź na kanał, tam mam. Zwłaszcza polecam Gothica, tego mojego tutaj ulubionego, o którym mówiłem, że mam taką bardzo nostalgię jakby odnośnie tej gry. Więc mówię, no a nóż widelec spróbuj, nie? Jeżeli ci się nudzi, znaczy tak. Jeżeli ci to nie przeszkadza, no to... No to, to okej, nie? Dobra, no to tutaj na razie tak zrobię. I tu by były drzwi jakby. Ja tu chciałem zrobić takie zejście, wiecie, do podziemi. Takie tu będzie spiżarnia, taka nietypowa trochę. Tylko potrzebuję gliny. Gliny i kamieni. Tak, więc jeżeli się komuś mocno nudzi, no to właśnie zachęcam do obejrzenia innych serii. Bo mam i strategie, mam Homeworldy na przykład, Tiberian Sun, mamy Arfa. Original War, który wciąż jest aktualny. No i mam właśnie tego wspomnianego Gothica, tutaj RPG, jak najbardziej polecam. No, bardzo polecam, jakby ktoś właśnie komuś się nudziło. Dobra, no to tak, teraz jak to zrobić zejście, muszę się zastanowić. No, tylko tak, dobra, a jakbym tu tak cyknął? A tu będzie ten bloczek taki, ta połówka, co? Może spróbujmy. No mam glinę w ogóle? Mam glinę, dobra. O, może tak bym zrobił. I tu będzie jeszcze tak. Dobra, może tak być. Się tu będzie wchodzić, tu się schodzi w dół. Do tej spiżarni musimy zejść tam na jakąś głębokość, żeby był chłodek, nie? Po prostu, żeby nam się nie psuła ta żywność, będzie jakoś tak.
No i tutaj chyba zaczną się skały powoli. Pewnie zaraz. Tak. Tutaj już są skały. No i tu musielibyśmy wykorzystać kilow do roboty. Kilow. A tutaj to nie wiem, co będzie, pomyślę. Takie chciałbym zrobić takie coś. O. Może światło tu będzie, lampeczka albo coś, albo skrzynka jakaś taka po coś. Do czegoś się może przyda. No, więc głębokość już mamy taką w miarę, powiedzmy. I z tego kamienia będę tego łupka to wykładał, chociaż mamy tutaj inny biom, że tak powiem, trochę, jeśli chodzi o kamień. Ale ten taki mocno fioletowy, taki ten, o, ta skała łupkowa, nie podoba mi się ten kolor, nie? Dlatego właśnie zmieniłem na taką. O. No i teraz co? No i teraz tutaj muszę to rozbijać, nie? I o, dobra, no to mamy już powoli zejście do spiżarni. Jeszcze muszę daszek zrobić, ale to spokojnie, wszystko się zrobi. Tylko jeszcze muszę odstawić trochę rzeczy, bo mam ekwipunek zawalony. Może do tej odłóżmy na razie. Ten łuk na przykład i strzały. Niepotrzebne mi to w sumie. O, może jakiś tam nóż. Włócznie na razie. O. Jedzonko to mi się przyda. O, kurde, teraz to wilk czy niedźwiedź? To jest wilk, ale blisko podszedł menda, nie? Czekajcie, to trzeba to upolować po prostu. To zaraz, to mamy taki przerywnik, widzicie, ciekawy. No, on za blisko jest, zdecydowanie jest za blisko. Gdzie mnie tutaj, kurde, dupku, nie? Podchodzisz mi tu pod dom. Co ty sobie myślisz? Tutaj już było raz statko wilków, ja je upolowałem tu w pobliżu w krzakach, ale kurde, widzę, że się pojawili na nowo, nie? Dobra. Wszystko? Czy jeszcze ktoś tu się kręci? Zobaczmy, dobra, na takim widoku. O, coś tam chyba jest, co? Po prawej. Znaczy, to jest baran, ale tam dalej jeszcze, jakbym widział w krzakach. Nie, to jest, to są jakieś tam żyto, czy coś innego. To jest wilczyca. O, waga przyzwoita. To na pewno tłuszcz powinienem pozyskać, jak jest waga przyzwoita. Jest tłuszcz, super. Tylko teraz tak. No tak, nie mieści mi się. Okej, okay, no to muszę odstawić. W ogóle, ale jest gorąco, powiem wam teraz, jak to nagrywam. Oh. W sobotę znaczy, tak? Jak ktoś ogląda w środę, to w środę już będzie chłodno prawdopodobnie, ale teraz w sobotę to jest gorąc. Gorąc. Oh. I wiem, że już była porada, ktoś mi radził i w sumie dobra porada, zgadzam się z tobą, że powinienem sobie klimę sprawić. I pewnie to zrobię, myślę, że sobie zakupimy może w następnym roku. Bo teraz powiedzmy... No, już wiecie, już jesień, już zaraz będzie jesień, lato już mija. Tych takich upałów już raczej nie będzie, tak jak zapowiadali, właśnie pogodę widziałem, to już ten tydzień, co teraz będzie, to ma być taki dość zimny wręcz, no to myślę, że nie ma potrzeby na razie sobie klimy sprawiać, że tak powiem, ale w następny rok myślę, że to jest dobry pomysł, kurczę, i chyba se załatwię. No. Teraz już właśnie się raczej nie opłaca, bo to jesień zaraz będzie, ale mózg to nie wiem po co mi w ogóle. Na razie przynajmniej. O, żeś ty, tam jest niedźwiedź. Widzicie? Brunatny, ten duży. Nie wiem, polować go? Ja się wiecie jak już, no nie? Po prostu wezmę łuk, zrobię wieżyczkę z dirta i będę strzelał do niego. Zapolujmy na niego. Tak, jest to niebezpieczne i jest to ryzykowne, ale upolujmy mendę jednak. Przyda się skóra i wszystko, tłuszcz, mięso, wszystko się przyda. Upolujmy go, dobra? Taki przerywnik odbudowy, nie? Mamy polowanie. Jednak tutaj mi się zbliżył skubaniec, no dobra. Zaryzykuję i zapoluję na niego. Wykorzystam ten łuk refleksyjny nowy, który tutaj mam. Tylko jeszcze coś muszę odłożyć. Odłóżmy budulec na razie tutaj, który mam.
odłóżmy to, weźmy włócznie. O, ja pierniczę. Niedźwiedź. Skubaniec, niedźwiedź brunatny. Nie wiem, jak wysoko muszę wieżę zrobić. Nie wiem, jak wysoko musi być. Kurczę, gdzie on jest? Where is he? Gdzie ty jesteś, co? Widzicie go? Ja go nie widzę zupełnie. Ej, bo jeżeli on sobie poszedł, no to kurde... Albo... Aaaa, karamba, pewnie w krzaczorach gdzieś siedzi Menda i wyskoczy na mnie, jak podejdę, no. O, no tak to się nie bawimy, no, kurde. Come on. Tak na razie biegam, wiecie, tak naokoło, nie? Bo właśnie się tutaj obawiam. O kurde, dobra. Spierdzielony. Spierdzielony, dobra. O, shit. Patrzcie, jakiego smaka mu strzelił, nie? Tak, psz, kurna. Po prostu sobie podszedł do barana i mu z liścia strzelił, nie? Pazurami. Dobra, chyba mnie tu nie sięgnie, nie? Mam nadzieję. Słuchajcie. Ale ty nie uciekaj, dupku. Tylko walcz. Ej, co on taki słaby był? Ja się to raczej nie zadaje aż takich dużych obrażeń, ten łuk, powiem wam. To raczej nie sądzę, żebym po prostu go załatwił. To się musiał być ranny chyba. Nie wydaje mi się, żebym takie duże obrażenia mu zadawał. No bo tak, no to powiedzmy 5 obrażeń plus moja premia od łowcy, to może jakieś powiedzmy, że 6 obrażeń mu zadawałem na strzał. 6 obrażeń na strzał, on ma jakieś 60 parę punktów HP, to 11 strzał musiałbym mu zadać gdzieś. To było 11? Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu było podwójne chyba, 5, 6, 7, 8, 9, ale to może i było, wiecie? Może rzeczywiście tyle tylko wystarczyło. No dobra, to jeżeli tak, to łowca jest, widzicie, łowca jest świetny. No, już bardzo lubię tę klasę po prostu. Ta szybkość poruszania się i te obrażenia z dystansu plus celność to jest po prostu... Kurna. Mało tłuszczu, no. Co to ma być? Jedna bryłka. Ej. Dlatego barana to strzelił po prostu. Tak. Się nawet nie przejął, nie? Nawet go nie gonił, tylko po prostu podszedł, strzelił mu i se poszedł dalej. Dobra. A to było... Wyglądało to trochę śmiesznie, że tak powiem. Kurczę, dużo drewna muszę tutaj wywalić, żeby to upiec. Ja pierniczę. No więc w tym tygodniu jeden odcinek z Vintage Story. Mówię jeszcze raz, jak komuś się nudzi, to jak najbardziej zapraszam na inne serie. A kto komuś się nie nudzi, że tak powiem, że może wytrzymać, no to pewnie tam następnym będą już dwa, tak? Ale jakby ktoś nie mógł wytrzymać, to no. No to właśnie polecam jeszcze Gotika na przykład. Jak najbardziej. O. Dobra, no to co? No to kopiemy dalej, nie? No to tutaj byłoby takie zejście i chyba tu już mniej więcej, tak? Już się skała zaczyna. Byłaby ta spiżarnia. Jakoś tu gdzieś tak, to powiedzmy może tu. To tak jeszcze tak patrzę, czy to jest dobra głębokość, nie? Chyba dobra, co? Więc tutaj bym już położył coś takiego. I tu być może zrobię taki schodek jeszcze, czy nie schodek, tylko takie o. I jakoś tu zaraz byłoby wejście, po prostu, nie? Musi to ładnie wyglądać, wiecie, to tak nie ma... Że nie masz brzydko, trzeba ładnie robić. Tak, i tu by było wejście takie, o. Powiedzmy, że może jeszcze tutaj jeden bym dał.
Czy tyle wystarczy? A może i wystarczy? Jeżeli wystarczy, no to... Nie, 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 tu wejdźmy jeszcze trochę. Chcę się oddalić nieco od tego schodka tutaj na górze. Jajaj. Jak tu będzie... O, właśnie, o tym mówię. Dobra. No i co? O, no może tak. I tu, tu już będzie ta piwnica, myślę. O jeden też się oddalmy jeszcze. A taki miałem pomysł. Być może zrobię jeszcze jakieś dojście tunelem do domu. O. Bardzo, to jest bardzo możliwe, że zrobię coś takiego. Nietypowego jeszcze, dodatkowo. A co z tym kamieniem? Ktoś się mnie zapyta. Spokojnie, ja ten kamień wykorzystam na ścieżki. Tak sądzę. I teraz tak, tu będzie tak i tu już będą drzwi. Tu będą drzwi i tu już będzie ta piwnica. Kurde, może. O, żeż ty. Ale ziemi, nie? Bo to tam z góry pewnie leci i tam zaraz będzie jeziorko chyba. O, tam mam. Karamba. Dobra. No, więc tak to będzie wyglądać. Tylko teraz tak, tu patrzę, czy przypadkiem nie zniszczę sobie pól uprawnych. Nie powinienem chyba. Okej, okay, czyli tu jest wejście, tak? No, tu jest wejście, czyli będzie coś takiego. A właściwie to dalej. Bardziej tu. Będzie piwnica. Właśnie ta spiżarnia znaczy. Ta spiżarnia będzie miała miejsca powiedzmy na razie na 8. Na 8 tych. 8. O, może być, super. Dobra. No to kopiemy. Kurde. 8 was będzie tutaj. 8 was. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Really? Aż tyle? To chyba jest to wyłożone tą ziemią, nie? Moje po prostu. No, na to wygląda. Okej. Okay. No dobra, 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 dobra. To się zrobi, spokojnie się zrobi zaraz. Tak, tu będzie na zewnątrz taki budynek, nie? I ten budynek to właśnie będzie spiżarnia. Tylko pójdę po więcej kamienia, bo potrzebuję więcej kamienia. Odłóżmy te włócznie i weźmy więcej kamienia z tego łupka. To chyba miałem jeszcze jeden stack, dokładnie. Jeżeli mi nie wystarczy, to zrobię więcej, bo jeszcze mam trochę w skrzyni tych kamieni. Dobra, o proszę bardzo, jest spiżarnia. Taka oddzielna. Ma to swoje minusy, nie ukrywam. Główny minus jest taki, że będzie mi niezbyt wygodnie po prostu zbierać, chodzić po to jedzenie, nie? Tu przeblany. No. Będzie mi trochę niewygodnie. Kurde, ale lata ten kamień, po prostu masakra. Tak, niewygodnie będzie mi latać po jedzenie. Ale trudno. Jedny. Dobra. No, czyli potrzebuję zrobić piątkę, nie? W takim razie, piątkę chcę zrobić. Nie sięgnie mnie tu, kurwa, sięgnęło, no. I to dwa razy. No ta fizyka bloków czasami to jest kurczę, wkurzające okropnie. Żeby mi się nie obwaliło tamte. Pole uprawne. Ale chyba się nie obwali, co? Zobaczmy. Nie, zobaczcie, to się nie obwala, widzę. To wisi w powietrzu i super. O to chodziło. No dobrze, bo to ma rosnąć tutaj, nie? Cały czas. Okej, okay, no to co dalej? Dalej chcę zrobić tak. O, tu. Tu już zaczynamy, tu już robimy zakręt. Man, demet. Demet. Okej.
O, coś takiego. W sumie tutaj nie musi być, tu może być gleba wyłożona, ta ubita. No i już jest w miarę, tylko teraz na długość, nie? Potrzebuję 5 długości, ponieważ będę miał po 4 wazy, jeszcze muszę jakoś tak swobodnie się przemieszczać wokół nich. Chyba, że w rogach zrobić. Czekajcie, mogę mniejsze zrobić, jakbym tak zrobił. Po prostu tu. I tu już, dobra, mogę mniejsze zrobić, tylko teraz tak. Gdzie jest przejście? No bo dobra, zrobię trochę inaczej. Widzicie, to jest tak zwane przetwarzanie na żywo, nie? Tutaj sobie wymyślam na żywo, że tak powiem. Na razie zróbmy mniejszą jednak. O, to tak zrobimy. Tu będą te wazy. Będzie przejście na środku. Ta ziemia się obwala, ale spokojnie, ja to tak wyłożę wszystko, że nie będzie znać w ogóle, nie? Więc spoko, to będzie dobrze wyglądać. Nie do poznania będzie, że tutaj w ogóle ktoś jakieś prace budowlane robił. O. Wykorzystuję... O, kurde, dobra, udało się uniknąć. Wykorzystuję tą łopatkę miedzianą, może trochę szkoda na takie pierdoły, ale trudno. Szybciej idzie. Okej. I teraz tak, tu będzie przejście, jakby, czyli tu będą tak, dwie wazy. Przejście. Okej. I jeszcze tam muszą być dwie wazy. W głąb jakby. To jest przejście i jeszcze dwie wazy, czyli musimy dojść do... Dotąd. Muszę jeszcze ten rządek skasować, tak jakby. Co to ma być? No. Czy jeszcze tu? Tu? O, i teraz tu. Już jakby zakręcam, teraz tu. O, o to chodziło, dobra. Idziemy do góry z tym. Jeszcze musimy tą stronę. No, no z tej wody nie będzie. I wszystkiego tutaj, nie? Zaraz będzie ok ułożone. Taka spiżarnia nietypowa będzie tym razem. Zawsze była jakby w domu, nie? A teraz będzie oddzielnie, więc piwnicy pewnie też nie będzie, jeżeli już to zrobimy jakoś oddzielnie to wszystko. Okej, to będzie tak. O, zaczyna to wyglądać fajnie. Jeszcze tylko muszę podłogę z czegoś wyłożyć. Prawdopodobnie zrobię to z ciemnej błotnej cegły. O, prawdopodobnie. A, myślę, że ciemna błotna cegła się nada do tego. Tylko teraz tak, wysokość, co? No tak, przydałoby się wyżej. Okej. Na 3, żeby była wysokość. Jeżeli na 3 chcemy, no to muszę zrobić jeszcze tutaj jedno. Wzwyż. W razie zróbmy z ziemi coś takiego. O! Tylko... Nie, spokojnie, to będzie podwyższone. Tak, tu będzie jeszcze warstwa ziemi, więc spokojnie, to później się zalepi, nie? O! Tak, na razie to tak będzie, ale tu będzie warstwa ziemi, więc nie ma problemu. W sensie teraz to tak będzie wystawać trochę, ale tu później będzie ziemia, więc jest ok. Dobra, to teraz wypełniajmy to ziemią wszystko. Może być taka. Ok. Widzicie, już powoli nie ma śladu, nie? Że coś tutaj się w ogóle działo. O, proszę bardzo. O, w sumie mogę to zakryć? Nie, nie, bo będą zające przeskakiwać. No to na razie tego nie zakryję jednak. Ale jak to urośnie tutaj, no to ja to wyłożę ziemią, będzie jakby o jeden wyżej tutaj. Dotąd wyrównam. Czyli jak wyrównam dotąd, to już będzie zakryte to. Będzie widać tylko samo tą strukturę, nie? I będzie już ok. Chyba jeszcze mi nie starczy na daszek tutaj widzę.
No tak, bo się wchodzi tędy. Tylko teraz tak, daszek może zrobić tak po prostu. To jakieś tam półbloki się wyłoży też i takie tam. O. No i mamy taką fajną spiżarnię. Na razie ja tu może jakąś pochodnię bym strzelił. Albo nie, lampę olejną zrobię po prostu. No, lampę olejną. Później można to w bok poszerzyć, nie? Oczywiście. Na razie zostawmy, żeby się nic nie zespawnowało, a ja pójdę po lampę olejną. Jedna wystarczy na razie. Tłuszcz mam. Mam też te... mam... To się piecze w ogóle? Dobrze, upiekło się już prawie. Jeszcze potrzebuję pewnie kolejne 16. No tak, teraz nie podpalę. Dobra, to nic. Gdzie jest tłuszcz? Tłuszcz jest tu. Jeden. I potrzebuję tego. Dobra. Czyli myślę, że w następnym odcinku już może zrobimy taki jakby przerywnik od tej budowy całej. I wtedy myślę, że pójdziemy do tych ruin właśnie, do tego dzwona. Już w kolejnym. Myślę, że to będzie akurat. O. Dobra. No i to jest taka spiżarnia sobie. O. Jeszcze tutaj drzwi zrobię oczywiście. I tu też będą drzwi. Bo gra jakby, ona liczy, że jest zamknięte pomieszczenie właśnie dopiero jak będą drzwi. Dopóki nie ma drzwi, to to pomieszczenie jest otwarte. Więc trzeba je zrobić, żeby było zamknięte, tak? No, tylko potrzebuję więcej łupka. Więcej łupka i lastego, a tutaj sobie to podpalmy, żeby więcej się robiło. O, piekło się to mięso. A łupek i lasty mam chyba tu, właśnie. Mam ten ciemny jeszcze, tak, ale to... Dobra, i myślę, że spokojnie mogę zrobić jeden staczek. Tylko teraz tak może zrobię bardziej. Jakoś tak. O! O, może mniej więcej. Coś takiego. Tylko tutaj jeszcze też jedną lampeczkę chyba dam. Bo jest ciemno w tej chwili. Dobra, może być. Dajmy jeszcze jedną lampeczkę z tłuszczu. I odłóżmy też te kamienie, ten kamień łupkowy, który właśnie wykorzystam na ścieżki wokół domu, bo trzeba je dokończyć. Co jest? No dobra. Tak. No to jakoś poszło, nie? Spiżarnia jest. Tylko tam trzeba umieścić jeszcze te wazy, oczywiście. Które zaraz tam przeniosę w ogóle. Chyba się powinny wypalić. Za moment. Ta już się wypaliły, dobra. No to tutaj może jeszcze cyknijmy taką o lampkę. Jeszcze tutaj drzwi trzeba by zrobić. Jeszcze tutaj trzeba umieścić jeden ten. Kamień. Tam błotna cegła musi być. Znaczy tak wybrałem taki po prostu materiał, nie? Będzie błotna cegła. Mógłbym zrobić jeszcze jakieś takie tu, no, naokoło, coś. No, może jakoś tak. Jeszcze trochę tutaj weźmy jakieś półbloki, dobra. Jakoś to tak wyłóżmy może. O. Może tak. W sumie czemu nie? Może być, takie półbloki. Nawet to... pasuje. O. Możliwe, że jeszcze tutaj na górze zrobię jakieś. W sensie, że tu, tak? Może jeden taki, o. Coś takiego? No, no mniej więcej jakoś taką miałem wizję. Jest takie, taki... taka struktura, która jest wejściem do piwnicy. No i potrzebuję jeszcze dwoje drzwi, takie o, z desek sosnowych. Nie mam przypadkiem jakichś tutaj jeszcze, nie mam. Czy mam deski sosnowe, no to dobrze.
To się robiło jedne drzwi? Tak, jedne drzwi tylko. Potrzebuję więcej desek sosnowych, potrzebuję piły. A piła jest w warsztacie, czy tutaj? Jest w warsztacie, dobra. Sosnę chyba mam jeszcze. Raczej powinienem mieć sosnę. Gdzie jest drewno? Chyba tu. Tak, tu jest drewno. No to cyknij mi więcej. O! Dobra. Więcej nie potrzebuję piły, bo mam już drzwi. Jeszcze potrzebuję błotno cegłę. Też gdzieś tu miałem. Znajdźmy tą błotno cegłę. 12 to chyba za mało. Coś mi się wydaje, że to jest za mało. Dobra. Doróbmy trochę więcej. O, gdzieś tyle. O, tu są pierwsze drzwi i tu będzie ścieżka dalej. Wchodzisz sobie, idziesz tak w dół. I tu masz kolejne drzwi. I masz spiżarnię. Tak to będzie zrobione. Taki ciekawy pomysł. Coś mnie łaskoczy w gardle. Może po tej miętówce, co wziąłem. Wziąłem taką miętówkę sobie, ale taka mocna. Ja pierniczę. Dobra. Coś takiego. Jeszcze tylko wazy muszę przynieść, tak? I przerzucić ziarno i wszystko tutaj. Tam w kuchni, powiedzmy, będę trzymał tylko jakieś takie jedzenie, które będę w najbliższym czasie jadł. Że rzeczywiście mi wystarczy, tak? O, no, no i proszę, nie? Powinno być dłużej ważne. Zaraz zresztą zobaczymy, jaka będzie różnica w tym. W czasie, nie? Aż się, żeby się nie zepsuło to jedzenie. Teraz mogę odłożyć wszystko, myślę. Kamień łupkowy i tak dalej. To gdzieś tu było chyba, ale okej. Łupek ilasty, łupek ilasty. To jeszcze mi się przyda i to mi to porządnie mi się przyda. Tutaj deski mogę odłożyć. Okej, no to co? No to weźmy te dzbany. Zobaczmy, tutaj jest 2 lata, tak? 2 lata tutaj. Muszę zjeść. Się głodne robi moja postać. Ale zobaczymy, jaka będzie ta różnica. Tutaj na przykład jest no też 2 lata niby. Te wszystkie grzybki są dość długo ważne. Zaczniemy pewnie powoli też robić to nowe pole uprawne. Ja je myślę dokończę poza odcinkiem, bo już widzieliście pole uprawne, tak? Już robiliśmy chyba 2 razy, więc jeżeli już to zrobię poza odcinkiem. Tak sądzę. Let's go! Aha, okej. Dobra. I co? 4 lata, proszę bardzo, 80 dni. O to chodziło. Już jest dużo dłużej ważne, nie? To jedzenie. Tak właśnie miało to wyglądać. Weźmy tylko sobie te. Tutaj mam 4 nowe, wypalone już. Zanieśmy je tam na dół. Mogę i tak schodzić, jakbym chciał szybciej. Dobra. Weź mi to wyrównaj. O, pięknie. Na razie taka spiżarenka. W przyszłości... Jeszcze jedno tutaj przeniosę. W przyszłości pewnie będzie też większa trochę. No tak, jeszcze mam tu. No i teraz właśnie trzeba jak najszybciej te pole uprawne zrobić. To może jeszcze uda mi się zasadzić jeden raz wszystko. I może zanim będzie zima, to zdąży urosnąć. Tylko mam nadzieję, że się uda. Tak, później sobie przeniosę poza odcinkiem te 2 pozostałe. Proszę bardzo. Jest spiżarnia. Taki kopiec, nie? W takim kopcu. Magiczny kopiec magicznej rudy. Okej. Chodźmy spać. Spanko robimy. A ja się napiję herbaty przez ten czas.
No, już mi zaschło w gardle trochę. Dobra. No to co, śpimy do rana. 4:30, obudziliśmy się. 5 rano, może być. I trzeba zająć się tymi polami uprawnymi. Pola uprawne, tu, tak, tutaj. No to co, no to wypełniamy to ziemią. Tutaj to standardowe, nie, działanie. Ja to później jeszcze przekopię wszystko i tak dalej. Na razie to zapełniam ziemią, bo jeszcze nie wyplanowałem gdzie. I po prostu tutaj trzeba by to... ja to pewnie poza odcinkiem zrobię, jednak widzę, bo już chodzi o czas. Tylko po prostu z wami tutaj zacznę, że tak powiem. No. Ręko to idzie? A, szybko idzie nawet. Nie muszę siekierą, chociaż siekierą pewnie szybciej będzie, co? Dobra, zróbmy sobie siekierę. No, to w następnym odcinku pewnie zajmiemy się dzwonem. Tak, dzwonem. Zobaczymy, co on tam ma. Spróbujemy go ubić, zobaczyć i co, jeśli chodzi o budowę, bo pewnie też będziemy robić budowę, coś czuję. Możliwe, że może warsztatem się zajmiemy, albo zrobimy sobie eksplorację. Może, bo dawno nie było, przejdziemy się gdzieś na północ czy coś. W sumie muszę się zastanowić, bo jeszcze nie wiem, czym dokładnie się zająć. Jeszcze nie mam pomysłów. Na razie. Te pola uprawne już będą takie legitne, znaczy jak robiliśmy do tej pory, łącznie z tym rowkiem, gdzie można łapać te króliki. Zające, no. Tak, więc włącznie z tym już będą. To już będą takie porządne. O, rzeczywiście, zrobię te pole tutaj. Będziemy mogli dużą uprawę robić, nie? I muszę jeszcze troszeczkę tu rozplanować wszystkiego, w jakiej odległości i tak dalej, jakoś takie rzeczy. O, ale płotek będzie właśnie ten grubo ciosany. Uważam, że tu bardziej pasuje troszeczkę. Tą wodę można wypełnić. Mam już wiaderko, więc spoko. Mam wiaderko, to mogę wypełnić. A to? Nie muszę tego teoretycznie tak, bo ja tego nie zbiorę. Dla tych, którzy nie wiedzą, że tak powiem, to takiej ziemi się nie zbierze, jak widać. O. Ona po prostu znika. Można z modem, ale bez modów na to się nie da. Więc może zamiast zbierać ją, to ja po prostu to wypełnię tą glebą i tyle, nie? To i tak zakryję pewnie, bo pole będzie na wysokości tutaj jeszcze jedną kratkę wyżej. Tak, dużo bardzo mi potrzeba tej ziemi, żeby to wypełnić wszystko. Ale chyba jeszcze w skrzyniach miałem, wydaje mi się, że miałem dość sporo. A jakby mi zabrakło, to po prostu zgarnę z innych miejsc, nie? I tyle. No dobra, może jednak tak zrobię, że ja nagram, jak robię to pole poza odcinkiem i puszczę na kompilacji w przyspieszeniu w kolejnym odcinku. O, bo już właśnie było, to powiedzmy, żeby aż tak bardzo nie powtarzać, no to zrobimy, ja to zrobię właśnie na przyspieszeniu pewnie. A tutaj, jeżeli mi zabraknie ziemi, to będę zbierał stąd dalej. O, może kolejne warstwy spróbuję. Chyba, że tam już jest kamień. No tak, tu już jest kamień. Tej góry nie rozbiorę raczej w pełni. Chyba, że będę kilofy zużywał i to będę... ale z drugiej strony miałem dużo kamienia wtedy i mógłbym ścieżki robić. No może ją wykopię, tą górę, zobaczymy. Dobra, to się zastanowimy. No, w każdym razie tak, to trochę przeplanuję, tak, jednak ten warsztat, to on pewnie będzie bardziej tu, aczkolwiek tu mam bliżej do magazynu, więc może go zostawić. Muszę się zastanowić po prostu jeszcze, nie? Muszę trochę pomyśleć poza odcinkiem jeszcze, jak to ładnie ułożyć. No, ale spiżarnię już mamy, tak, więc zrobię to pole uprawne takie nowe, duże, porządne. To też można by zmienić na łupek i lasty, ale to muszę pójść po więcej na pustynię znowu. Ale chyba się wyprawię po prostu po więcej i tutaj zacznę wypełniać. Znaczy tutaj to czekamy, aż to urośnie. Jak to żyto urośnie, już tak w pełni wszystko, no to wtedy też to pole przerobię, tak? Rozbiorę je i już będzie ok. Zapasy na zimę z grubsza mamy. Tak, więc mamy tą spiżarnię, taką mini fajną. Jeszcze tak jakieś tam może tunele podziemne się porobi i tak dalej. No i w sumie dobrze będzie jednak zapuścić się do tego zamku, bo może znajdę przydatne rzeczy, jak na przykład uchwyty na pochodnie. Widzicie, jak tutaj nie mamy miodu, nie ma pszczół za bardzo, no to tych latarni to tak trochę nie idzie robić, nie? No to przynajmniej będę miał uchwyty na pochodnie być może. O właśnie. Ale mam mięso, ja pierniczę.
No, więc może akurat będę miał przynajmniej uchwyty na pochodnie. O, właśnie. Zawsze coś, nie? No. No właśnie, zaraz, jeszcze trochę wyłożymy tej ziemi. Gdzie ja mam tutaj... O, jest. Nie, jeszcze tyle staków mam. Bez problemu. Powinno mi wystarczyć tutaj w zupełności. Potem płotek zrobię z tego, z Douglas Fir, z tego jodłowca jakby. I będzie fajnie, nie? Tutaj muszę tylko jeszcze gdzieś rozplanować, w sensie jakie odległości muszę zrobić. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tak, jeżeli tu idzie ścieżka, nie, tędy będzie szła. I będzie szła tędy. Więc tak, więc tu będzie ścieżka. Sobie idzie ścieżka. Muszę zrobić odstęp jeden. Tu będzie... O! Ubita ziemia. Tu będzie zagłębienie. I tu będzie płotek dopiero. Tak, to tak będzie zrobione, nie? Tu idzie ścieżka. Tu jest trawka. Tu jest ubita ziemia, żeby się nie zawalała. Tu jest zagłębienie. Tu jest płotek. Dać tu wodę wrogu? Nie wiem. Dobra, może być wrogu woda. Tu będzie pole szło. Tu będzie znowu woda. Pole, woda. Pole, a nie, nie, na środku będzie inaczej. Tu będzie raz, dwa. Raz, dwa. Tu będzie woda. Znowu, tu będzie ścieżka po prostu. O, idealnie się wpasuje. Tu będzie znowu woda. Tu będzie znowu pole, woda. Pole, woda. O, tak będzie zrobione. Woda. I tutaj będzie znowu tak. Tu będzie zagłębienie. Tu będzie tak. I tu będzie ścieżka. O, super. No, to prawie się nałożyło. No, nie do końca, ale... O, super będzie. No, więc ja to skończę, że tak powiem, zrobię. Nagram i puszczę na speedzie tak zwanym. Z 200% ustawię, czy coś takiego. A, jeszcze musimy plantację orzypałki zrobić. O, też bym zapomniał. Plantacja orzypałki. Bo mówiłem wam, nie, że zapuściłem się na południe w poprzednim odcinku i zebrałem sporo tej orzypałki. A orzypałka jest przydatna, naprawdę. Można z niej robić opatrunki, tarczę też pewnie wykonamy prymitywną. O, więc przed walką z dzwonem w sumie pewnie wypadałoby ją zrobić, tą tarczę. Więc pójdziemy po prostu. No właśnie, prymitywna tarcza. Tu można orzypałkę wsadzić zamiast bambusa chyba, no. No. No i zapuścimy się ubić tego patafiana. Mam nadzieję, że się uda. O! Dobrze jest. I to będzie, zaraz, jak tu mówiłem, że jest woda, rowek, no to dotąd muszę wypełnić. O. I to pole uprawne mogę na przykład pociągnąć albo w tył jeszcze. Nie, pewnie tu będzie drugi klon taki tu w boku. W bok będzie pewnie. No dobra, no to tu jednak nie będzie rowku. Dlaczego? Bo to jest ta góra, którą musiałbym rozebrać. Więc prawdopodobnie ja po prostu pójdę dalej w tą stronę. Dobra, to ja tu pomyślę jeszcze i się zrobi. Będzie fajnie. No. Już pora widzę, widzę na zegarku w sensie, więc będę w tym momencie się z wami żegnał. Zrobiliśmy spiżarnię, wiecie co też będę robił poza odcinkiem i co będziemy robić w następnym odcinku najprawdopodobniej, tak? Więc będę się z wami w tym momencie żegnał i do następnego.